Za niecałe 5 dni rozpocznie się wydarzenie specjalne Godzilla, miejska zadyma. A my dzisiaj przedpremierowo przetestujemy wszystkie Godzille i zagramy aż 4 nowe mapy, które będą w rotacji. Sprawdzimy, która Godzilla jest najlepsza, na co są odporne i oraz jakie mają ultimate ataki. Wy sprawdźcie, czy zostawiliście już pod tym filmem łapeczkę w górę i czy subskrybujecie ten kanał z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić konkursów oraz nowych odcinków. A propos konkursu, ta osoba zgarnia nowisieńki skin do Urban Tary. Gratuluję, odezwij się na mój e-mail, a ja ci podeślę specjalny kod, dzięki któremu będziesz mógł aktywować skina na swoim koncie. Zostały mi już 2 skiny do Urban Tary. Chcesz wziąć udział w konkursie? Zaloguj się do gierki, pisz kod Farel do sklepu, napisz w komentarzu, biorę udział w konkursie, a wyniki ogłoszę w następnym odcinku. Dla wszystkich trzymam kciuki. Miejska zadyma, chaos Godzilli, zniszcz miasto wroga. Ale to brzmi. Przeczytajmy zasady nowego trybu. Rozwal miasto, zniszcz budynki wroga i broń swoich. Podnoś żetony transformacji i zmień się w Godzillę lub Mecha Godzillę. Okej. Okay. Dodatkowo mutacje są dostępne. Wszyscy zmutowani z wymiarze mają zwiększoną szybkość ruchu. O proszę bardzo. W miejskiej zadymie Godzilli będą dostępne aż 4 mapy. Chaos w stolicy, zamęt na autostradzie, demolka w śródmieściu oraz BAM Town w ogniu. Polecimy sobie je po kolei. Tak wygląda chaos w stolicy. Wybieramy. I pierwszym zadymiarzem, którym zagramy, będzie Draco. Zobaczmy, czy jego smoczek poradzi sobie z prawdziwą Godzillą. No to zaczynamy miejską zadymę. Z przodu przed nami leży jakiś piorun. Prawdopodobnie to on zmienia zadymiarza w Godzillę. Więc od razu lecę po piorun. Mój, let's go! Jestem Godzillą, co jest? Uwaga, atakuję ręką i atakuje twarzą, a czyli w przypadku Godzilli mordą. Więc mordo, moja droga, zostaw łapeczkę w górę, jak też byś chciał zagrać już w tym momencie tą Godzillą. A my wjeżdżamy w Mecha Godzillę, jaka kozacka. Bijemy ją, do spodu, dawaj pamka. Ult! Strzelam z lasera, trafiłem ją. Po 2000 bije laser. Czy leczy się Godzilla? Tak. Możemy też wieżą pam leczyć Godzillę. Dobra, rozwalmy to teraz tutaj. Ult! Rozwalone! W prawym górnym rogu mamy punktację, 82% rozwalenia przeciwników. Wow, to jest przypał. Padnę czy przeżyję? Chyba padnę, dobijam, udało mi się przeżyć. Uciekam, nara. To bym chciał rozwalić jeszcze, rozwalam. Tyś pięć, ojeju. No dobra, nie zdążyłem. Jak zginiemy, to co, tracimy moc Godzilli? Uwaga. Tak, nie mam mocy Godzilli, a czemu tu się kolejna moc nie zespiła? Jest, czekała specjalnie na mnie. Czyli, jeżeli nasz oponent padnie, no to gramy w osłabieniu. Gramy bez Godzilli przez jakieś, myślę, 5 sekund, 10 góra. Więc wjeżdżamy, uwaga. Bomba, 4 koła. Coś pięknego. Bomba. Uwaga, dobitka. O nie, chcesz się bić? Duel. Mecha Godzilla. Tego nie było, widzowie. Miała być Mecha Godzilla kontra Farelo Godzilla, ale jak widzicie, Farel padł leszczyk jako pierwszy. No dobra, dawaj, chcemy się zmienić. Let's go, zmieniamy się i lecimy jeszcze raz. I w następnym trybie ja bym chciał zagrać Mecha Godzillą, niezwykłą. Jestem ciekawy, czy będę w stanie to zrobić. Oni niech tam walczą. Ja im dobiję to miasto. Pozostała niecała minuta, a coś mi się wydaje, że chyba mi się nie uda rozwalić miasto do końca. Powiem wam szczerze, tą Godzillą wcale tak prosto się nie uderza, bo ona też może nie trafić z bliska przeciwnika. Wow, tutaj mamy jakieś urządzenie, które trzeba rozwalić i ono chyba wybuchnie, czekajcie. Tak, wybucha. Każdy klocek, który jest postawiony na mapie, oznacza 1%. Tak, jak zniszczymy dwa klocki, to 2% i tak dalej. Na przykład teraz 3 na raz zniszczyłem. Ult! Fajny jest ten laser, kozacki. Więc najlepiej tym laserem uderzać bezpośrednio w te struktury, które jeszcze nie zostały rozwalone i są przeciwników. Dobra, muszę to max pokonać. Ult! Let's go! Cała ściana zniszczona. O, to z 7% nabiłem. Nie uda mi się dobiec. Padam! Dobra, moi drodzy, nie uda nam się wygrać chyba tego trybu. Bo zostało 8 sekund, ja jestem bardzo daleko. No i niestety, mamy przewagę punktową, aczkolwiek nie rozwaliliśmy wszystkiego. Zwycięstwo na nasze konto wpada? No to teraz zagrajmy inną mapę i w dodatku innym zadymiarzem. A zagramy, moi kochani, nowym Godzillą bazem. Czerwony baz Godzilla i czarny baz Godzilla. Mi ryje czerwony baz Godzilla, więc odlokowywujemy wariata i zobaczcie, jaki kozak. Wyposaż teraz, wyposażone, do tego emotka statku kręcącego się na palcu. Wybieramy, ale jeszcze sobie go ulepszmy na szybkości. Gadżet to hypercharge. Dobrze. Star Power, pyk. Do tego jeszcze tarcza. Zrobimy najsilniejszą Godzillę w grze Brawl Stars. Chociaż powiem wam szczerze, że nie sądziłem, że Buzz zostanie Godzillą. Niesamowite. Wybieramy. No i lecimy nową mapę. A nową mapą będzie
zamęt na autostradzie. Tak wygląda mapa, pionowa, więc tutaj może być niezła dzicz. Lecimy. No to zaczynamy, moi drodzy. Przed nami leży piorunek. Ja muszę pierwszy go skroić, żeby zmienić się w Godzillę. Jaka to będzie Godzilla? Jaką Godzillą zagram? Zwykłą znowu? Oddawaj! No i mi skroił bot Godzillę. No dobra. W takim razie walczymy. Chodź tutaj, Belka. Mamy też Godzillę. Ale ona bije, ale ona bije. Nie mam pytań. Oj, 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 oj. Dobra, ona nie żyje. W takim razie moja Godzilla też już będzie leżała. Idę po Godzillę i prawdopodobnie, moi drodzy, zmienimy się w czerwoną, wielką Godzillę. 3, 2, 1. Podnoś! Odejdź, daj na Mike. Nie! Czemu jestem zwykłą, zieloną Godzillą, skoro mam skin do baza? No dobra, prawdopodobnie dopiero jak odpalimy hyper doładowanie, odblokujemy czerwoną Godzillę. Dobra, jedziemy tą. Jedziemy z tą Godzillą. Chcesz się bić? No to ho... Aha! Jakim cudem mnie tak szybko porobiła? Żarty się skończyły. Chodź, Belka. Oj, oj, oj. Raz, dwa. Dobra, 3. Nabijamy teraz hypercharge'a, widzowie. Bo już tutaj nie ma żartów. Mam 6 koła. Mogę atakować Godzillę. Wow, 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 5400. Czemu ona uderzyła aż 5400? Nie za mocno przypadkiem, koleżanko. Dobra, stun. Dojazd, 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 dojazd. Leżę. Prawie już będę miał hypercharge'a. Mam. Uwaga! Moi drodzy państwo, sprawdźmy, czy możemy zestunować Godzillę. Uwaga, widzowie, zmiana w Godzillę. Let's go! Czerwona Godzilla w akcji. I stun! O! Jak widzicie, stun nie działa na mecha Godzilla. Ona jest niewrażliwa na wszelkie stuny. Porąbane. Fajnie by było jeszcze sprawdzić, czy na przykład Sandy jest w stanie uśpić Godzillę. I za chwileczkę zagramy Sandy ten tryb. Dobra, chodźcie się bić. O, wow, 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 wow. Nie trafiłem, nie trafiłem, nie trafiłem. Ten Squeak jest za mocny na ten tryb, na tą mapę. Squeak jest ultra mocny. Uwierzcie mi, jeszcze jak przyjdą tutaj modyfikacje, to już w ogóle tutaj będzie totalna poruta. Jestem! Jestem Godzillą! Chodź! Chodź, Godzilla! Czas na ciebie! 4 koła! 4 koła, okej! Okay. Godzilla w Godzillę bije po 4 koła. Dojazd! Pięknie! Zjedzona! I zobaczcie, Godzilla jest w stanie chodzić po wodzie. Tam oponenci, dobra, obici, leżą. O kurczę, przegramy. Dobra, rozwaliłem budynki. 75% zniszczenia budynków przeciwników. Szczerze? Powiem wam, że naprawdę mega fajna zabawa. Jeżeli jeszcze dojdą tutaj hypercharge, to już w ogóle będzie mocno. Jestem tylko smutny z powodu tego, że mam skina do baza. Ale jak zmieniam się w Godzillę, to ona nie jest czerwona. A tak powinno być. Jest to troszeczkę takie, wiecie, nie fair, uważam. Chociaż przy użyciu hypercharge'u nasz baz się zmienia w Godzillę. I uwaga! Czy się zmieni? Zmienia się! Uwaga! Patrzcie, jak on wygląda! Haha! Jaki kozak! Odblokujmy sobie jeszcze czarnego baza. Dlaczego by nie? Let's go! Czarny baz Godzilla. Arena treningowa. I zmieniamy się w Godzillę. Uwaga! Boom! Jaki śmieszny skinek! On ze statkiem jest pod pachą! Fajny! Ale szczerze, bardzo krótko ten efekt trwa. A szkoda. I spójrzcie na to. Ewolucja! Tak wygląda czerwony baz Godzilla, a tak wygląda czarny baz Godzilla. Ewolucja! Wow! Ten rzuca statkiem. Fajne. W sumie chyba ten też, tak? Tak, też. On połyka ten statek. Dobra. Wypróbujmy jeszcze kolejną Godzillę. Okej. Ej, on wygląda jak zwykła Godzilla, która jest w trybie. Ale lipa. Moi drodzy, ten niebieski baz jest chyba najgorszy. No ale fakt, faktem. Jest to kolor oryginalnej Godzilli, więc dla niektórych z was może być najlepszy. Napiszcie w komentarzu, który baz Godzilla wam się najbardziej podoba. Czerwony, czarny czy niebieski? Odblokujmy sobie nowego skinka do Sandiego. Wyposaż, bardzo fajny. Gramy kolejną mapę Demolka w Śródmieściu. Tak wygląda mapa, też jest pionowa. I od razu wjeżdżamy i rozjeżdżamy. Postaramy się Godzillę uśpić. Ktoś bierze Godzillę? El Primo wziął Godzillę. Mam gadżet, odpalony, załadowany. Patrzcie, Edgar, śpi! No i zobaczmy, czy tak samo jesteśmy w stanie uśpić Godzillę, kiedy będzie używała swojego ulti. Też mają Sandiego, ale jajca. Dobra, muszę tego Edgara podbić, bo mnie tutaj zaraz podjedzie. Rzucam ulta, czy moja Godzilla zniknie? Znika! Tak jest, zobaczcie, moja Godzilla zniknęła, ale trzat! I pokonała mecha Godzillę, ale trzat! No to teraz wjeżdżamy. Oj, 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 Squeak. Dobra, mamy Godzillę. Pomagam swojemu. Uwaga, 3, 2, 1. Uśpienie! Nie działa! Uśpienie nie działa, niestety, na Godzillę. Uciekam. Nara, nara, nara. Skoro Sandy sobie nie radzi z Godzillą, to zagrajmy inną postacią. Czy Koopa Spike jest w stanie zatrzymać Godzillę? Sprawdźmy to. No to gramy ostatnią mapę. Boom, boom, town! Moi drodzy, przede mną leży jakaś śrubka. Prawdopodobnie ona zmienia postać w mecha Godzillę. Od razu wjeżdżamy tym Spike'iem. Dawaj, 3, 2, 1. Moje, 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 no! Oddaj!
no i skroił mi, nie wierzę w to. Dobra, nabijamy sobie ulta, bo musimy zobaczyć, czy ult Spike'a zatrzymuje mecha Godzilla. Chociaż wątpię w to bardzo. Ale trzeba to sprawdzić i tak. No, o, tak, jeszcze mnie Raps pokonał. I też jestem bardzo ciekawy, co by było, gdyby mecha Godzilla przeciwników padła, a ja bym skroił ich Power Cubesa, który zmienia w mecha Godzilla ten piorunek. Aha, nani, mecha Godzilla, rób mi tutaj osłonkę. Zatrzymujemy mecha Godzilla? Nie, nie działa, nie działa ult na mecha Godzilla. Dobra, ale ładnie została porobiona. Ult! A, odporni też, super, 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 super. Super. Dawaj, 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 ja muszę tam wskoczyć, moi drodzy. Ja muszę tam pójść i skroić tą Godzillę. Wchodzimy tutaj z gadżetem. Gadżet! Dobra, jeszcze raz. Dobra, wszystko wybuchło. Będę miał, mam! Raz, dwa, trzy! Podnoszę! Nie działa! Co jest? Nie mogę podnieść przeciwników pioruna! Ale to była wtedy dominacja genetyczna, no niestety. Nie da się tak. Czy na przykład kupa Spike'a niszczy struktury? Chyba nie. Nie, niszczy, zobaczcie! Zadaję to w jakiś sposób obrażenia, no ale kolce Spike'a są najlepsze. Gadżet. Rozwalamy, Godzilla idzie na mnie. Niedobrze. Bardzo niedobrze, dobra. Postaram się zagrać teraz mecha Godzillą. Proszę, bądź mecha Godzilla padnięta, niezrespiona. Tak, 3, 2, 1. Szybciej, śruba, szybciej! Nie, tam jest moja mecha Godzilla, nie wierzę w to. Ulti! Sam dojeżdżam. Spike kontra Godzilla. Ulti! Dobra, porobiona. Dobra, ult, no i padam, dobra. Ale wiemy, że nie możemy skupnąć Power Cubesa przeciwnej ekipy. Szkoda. Wziąłem teraz Leona, on jest najszybszy, więc prawdopodobnie ten Leon będzie pierwszy, który skupnie Power Cubesa. Który pierwszy podniesie śrubkę. Jest! Zostałem mecha Godzillą. Dobra, żarty się już skończyły. Macie przerąbane. Jak Pinokio w Krainie Termitów. Let's go. Raz. Dwa. Trzy. I tutaj piękne ulti. Wow! Jaki szeroki zasięg. Let's go! Niszczymy wszystko. Bomba. Bomba. Możemy dwa naraz? Możemy dwa naraz. Coś pięknego. Zostaw mnie. Gray, zostaw mnie. Padnę. Gray mnie pokona. Wow! Niesamowite. Dwa misy z bliska z Godzilli w Greya. Trzeba celować, widzowie. Nie można grać auto-aim. Dobra. Pamiętajcie, że Godzilla może przechodzić przez wodę. Ja na przykład o tym zapomniałem i nie rozwalałem w ogóle tej struktur. Nie wiem dlaczego. Chcesz się bić, Godzilla? No to chodź. Mam trochę mniej HP od niej. Niedobrze. Ulta ma. Unik, 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 unik! No atakuj! Nie, no co ty robisz, Godzilla? Dobra, raz. Padłem! To dobry fighter ze mnie! Ale pamiętajcie, jak zginiecie, a graliście Godzillą, to jesteście pierwsi na śrubce. Zniszczymy całą mapę teraz. Okej. Okay. Dopiero jak podejdziemy od boku, możemy rozwalić kilka ścian naraz. Zobaczcie, 2, 3. Dobra. 3 to chyba rekord mój na chwilę obecną Godzilli z ręki. Zdążymy? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Gdzie jest ostatni kafelek? 1! KO! Let's go! Zwycięstwo! Godzilla zdominowała gierkę. Więc teraz wy zdominujcie sekcję komentarzy, biorąc udział w konkursie na uliczną tarę. Wystarczy, że napiszecie: chcę wygrać tarę. Na dzisiaj to było tyle. Trzymajcie się. Cześć!